Oczywiście. Tutaj wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli zaprotestować z nami pod Urząd Miejski. Tutaj Stowarzyszenie Nasz Bisztynek, Rafał Maresz, pani Magda Daniłowska. Ja jestem radną Bisztynka. Chcemy zaprotestować przeciwko budowie składowiska odpadów niebezpiecznych w naszej gminie. Tutaj nie będą składowane nasze odpady. Będą tu przywożone odpady z całego kraju. Odpady niebezpieczne. To tworzy zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. I chcemy powiedzieć również, że Rada Miejska jest również przeciwna temu składowisku. Wydaliśmy wspólne stanowisko. Jesteśmy przeciwni. Stowarzyszenie zebrało ponad 800 podpisów pod tym, że nie zgadzają się na budowę składowiska. I zapraszamy tutaj burmistrza Bisztynka, żeby wyjaśnił mi, co jego decyzja ma na celu. Proszę Państwa, pamiętajmy, że nasze stowarzyszenie powstało w kilku celach, ale jednym i głównym celem to jest odpowiedź na to... Włączyłeś. Nie, włączyłeś. Tak. Przepraszam. Odpowiedź na brak jakichkolwiek konsultacji społecznych przy sprzedaży działki, naszego wspólnego mienia, bo to działka komunalna. Ta działka należy tak samo do gminy, jak i do każdego z Państwa, firmie, która nie ma żadnego doświadczenia w tym, co chce robić. Ci ludzie już próbowali rekultywować inne składowisko, istniejące składowisko w Bobrownikach. I wiecie, co robili? Zwozili następne śmieci. Rekultywacja przez zwożenie śmieci nie jest rekultywacją. Zrobili tam ludziom piekło, teraz chcą nam to zgotować. Tylko że nam chcą zgotować trochę inne piekło. Bo chcą tu zwozić popioły ze spalarni. Nie tylko olsztyńskiej. W nocy z niedzieli na poniedziałek spalarnia olsztyńska doświadczyła pożaru. Pożaru popiołów z kilku dni pracy. Wiecie, jakie straty? 50 milionów złotych, 5 godzin palenia. Władze i inspekcje nadzoru środowiskowego nie są w stanie oszacować, ile substancji niebezpiecznych przedostało się w ciągu zaledwie 5 godzin do atmosfery. To są dioksyny, to są furany, to są substancje, które zabijają. Nie tylko tworzą bezpłodność, czy wpływają na dzieci. One zabijają nas, bo to są substancje rakotwórcze. Musimy jakoś się bronić. Władze nie chcą nas słuchać. My jako stowarzyszenie przyszliśmy do tych otwartych drzwi burmistrza, prosząc go o spotkanie. Kilka dni później, przy okazji, pani sekretarka powiedziała, że powinniśmy na piśmie złożyć wniosek o to, żeby się z nim spotkać. No jasna... Szanowni Państwo, gdzie te otwarte drzwi? Ja wielokrotnie składałam prośby do burmistrza na sesjach, również prośby pisemne o spotkanie się, otwarte spotkanie z mieszkańcami i zarządem spółki Altervita. Do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Pan burmistrz chciał nam tylko zafundować wycieczkę do spalarni, ale teraz raczej już takiej wycieczki nie będzie, bo akurat teraz spalarnia została na jakiś czas zamknięta i nie działa. Także musimy zaprotestować. Pamiętajcie, że tutaj nie będą wywożone nasze odpady. Nas już obsługuje zewnętrzna firma Remondis. I kolejne lata przyniosą to, że będziemy mieli coraz wyższe stawki za wywóz odpadów, naszych odpadów. My powinniśmy zainwestować w tą działkę. Powinno być wysypisko, ale to powinno być wysypisko odpadów komunalnych.
Nie chcemy odpadów, nie chcemy odpadów z tej spalarni. Prosimy jeszcze raz burmistrza, prosimy włodarzy o wyjście do mieszkańców i może zaproponowanie jakiegoś spotkania, bo jednak 800 podpisów zebranych, słuchajcie, w tydzień czasu zaangażowali się w to wszyscy mieszkańcy. Ja wiem, że większość mieszkańców się boi, ja wiem, że tutaj jest mało zakładów pracy. Ludzie pracujący w jednostkach organizacyjnych urzędu boją się po prostu tu przyjść. Ale te listy świadczą o tym, zebrane przez tydzień, że całe nasze społeczeństwo, cała gmina jest zdecydowanie przeciwko budowie tego składowiska. Nie dla składowiska. Proszę Państwa, w imieniu ludzi, którzy mieszkają tutaj, my jesteśmy nowi. My wybraliśmy to miejsce, tą naszą małą ojczyznę. Większość z Państwa tu się urodziła. Bardzo, bardzo, bardzo Państwa szanujemy. Jesteście dla nas światłem. Światłem w tym życiu. Proszę Państwa, serdecznie Państwu dziękujemy za to, że złożyliście podpisy. Tych podpisów jest 800 pod petycją, której my, stowarzyszenie, jesteśmy autorem. Tutaj są te podpisy. Żeby nie było wątpliwości, podpisy nie będą przedstawione panu burmistrzowi. One będą zdeponowane w siedzibie stowarzyszenia i wszelkie władze, które będą chciały zobaczyć te podpisy, będą mogły je oglądać. Nie będą mogły ich kopiować. Wasze podpisy są z nami bezpieczne. Nigdzie ich nie będziemy pokazywać. Nie bójcie się protestować. Nie bójcie się mieć swoje zdanie. Proszę Państwa, 800 podpisów. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i obiecujemy i zobowiązujemy się jako stowarzyszenie, że na tym nie poprzestaniemy. Jeżeli dojdzie do przeniesienia własności tej działki 29 lutego, to zrobimy wszystko, co z naszej mocy, wszystko, co w mocy prawa jest dozwolone, aby nie dopuścić do powstania tego składowiska popiołów i odpadów niebezpiecznych. Obiecujemy to Wam. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą musicie Państwo usłyszeć. Nie opowiadamy się za żadnym, ale to żadnym kandydatem na burmistrza, na radnych, nie jesteśmy organizacją polityczną. Pozwalamy sobie mieć swoje zdanie, ale prywatnie, to jest nasze zdanie. Natomiast ten protest i to stowarzyszenie dotyczy wyłącznie wysypiska śmieci. I obojętnie, kto jest Państwa kandydatem, kogo Państwo preferujecie, nas to nie interesuje. Ważne jest, żeby to wysypisko nie powstało. Bo to zniszczy nam wszystkim życie, zniszczy nam wszystkim zdrowie. Może nie za rok, może nie za 5 lat, może nie nam, może naszym dzieciom, ale zniszczy i to na pewno zniszczy. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć, żeby mieszkańcy sobie uświadomili, że wartość nieruchomości, wartość ziem, gruntów rolnych drastycznie spadnie, jeżeli powstanie tutaj to składowisko. Zostanie nam odebrane takie piękne zdanie, jakie pan burmistrz wyraża o naszym mieście, że to jest miasto Sita Slow. Niestety, to nam zostanie odebrane. Nasze mieszkania będą być może połowę warte tego, co warte są teraz. Czy myślicie, że ktoś będzie chciał kupić waszą ziemię, wasze budynki, jeżeli pod nosem będzie miał wysypisko, składowisko odpadów niebezpiecznych? Czy myślicie, że ktoś będzie chciał tu przyjeżdżać? Naprawdę, nie mamy tutaj wielkich zakładów pracy i Bisztynek jest pięknym miastem, zielonym. Leży na pięknej Warmii, musimy dbać o to środowisko i o życie nasze, naszych dzieci i potomków. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękując za podpisy, pozwolimy sobie odczytać tę petycję, którą za chwilę ponownie, bo petycja trafiła już do burmistrza i do wszystkich świętych, do kogo tylko się dało wysłaliśmy, listami poleconymi, w tym do Sejmu, Senatu, do komisji senackich, do wojewody, do marszałka, do samego burmistrza też trafiła, ale
do Greenpeace'u, do organizacji ekologicznych. Rozesłaliśmy, gdzie tylko się dało i gdzie tylko mieliśmy pomysł wysłać. Część z tych organizacji już odpowiedziała, część monitoruje sytuację, ale chcemy teraz odczytać tą naszą petycję, którą za chwilę symbolicznie jeszcze raz złożymy w imieniu tych 800 osób, które w imieniu stowarzyszenia oraz tych 800 osób, które do tej pory podpisały się pod tą petycją. Nie ukrywamy, że nadal zbieramy podpisy. Im nas więcej, tym być może nasz głos będzie lepiej słyszalny. Stowarzyszenie Nasz Bisztynek 5 lutego 2024 roku napisało petycję do władz gminy, powiatu, województwa i kraju o zaniechanie działań mających na celu budowę składowiska odpadów niebezpiecznych w Sękitach, gmina Bisztynek. Kategorycznie sprzeciwiamy się powstaniu składowiska odpadów, także niebezpiecznych, w naszej gminie. Składowisko odpadów największe w północno-wschodniej Polsce zniszczy środowisko naturalne, przyrodę, rolnictwo i turystykę w całym regionie. Składowisko będzie miało wpływ na zdrowie i życie tysięcy osób, w tym na zbiornik wody pitnej, z którego korzysta całe województwo warmińsko-mazurskie. Gospodarstwa rolne, agroturystyczne, ekologiczne, turystyka i małe firmy lokalne stracą możliwość funkcjonowania. To praca wielu pokoleń mieszkańców, która jedną złą decyzją urzędników zostanie zniweczona. Skutki tej decyzji odczujemy my, nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia. Nasza gmina Bisztynek, należąca do elitarnego stowarzyszenia miast Sita Slow, straci wszystkie swoje atuty, a zyska miano śmietniska. Taką przyszłość próbują nam zafundować władze naszej gminy. Kategorycznie się temu sprzeciwiamy. Nie pozwólmy władzom sprzedać naszej przyszłości za pieniądze, które dziś posłużą jedynie na załatanie dziury budżetowej gminy, a pozostawią po sobie wyniszczenie przyrody, krajobrazu i możliwości rozwoju naszego rolniczego, ekologicznego i agroturystycznego regionu, o który dbali nasi poprzednicy. Jaką schedę zostawimy naszym następcom? Region atrakcyjny turystycznie, rolniczy, serce Warmii czy centrum składowania popiołów i odpadów niebezpiecznych. Teraz jest czas na działanie. Zablokujmy tę dewastację. Stowarzyszenie Nasz Bisztynek i mieszkańcy. Petycję podpisało ponad 800 osób, mieszkańców naszej gminy. Prosimy tak jak zawsze o prezentatę. Dziękujemy serdecznie. Pana burmistrza nie ma. Niestety. Służbowo. Jak zwykle. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale drzwi otwarte, proszę Państwa. To prawda pusta w środku, ale drzwi otwarte. Proszę pozdrowić. Dziękujemy pana serdecznie. Burmistrza. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. My ze swojej strony bardzo dziękujemy. Ja jako radna bardzo dziękuję, że tutaj przyszliście, wy na mnie głosowaliście, ja walczę o was, o wasze zdrowie. I dziękuję, bo bez was nie będzie tego Bisztynka. Musimy protestować, dlatego że jeżeli burmistrz podpisze ten akt notarialny, mamy jeszcze możliwości prawne na decyzje środowiskowe. Tam potrzebne są protesty społeczeństwa, które się nie zgadza, bo jeszcze możemy tą inwestycję zablokować. Może pan burmistrz w końcu usłyszy nasz głos i zrezygnuje. My go bardzo o to prosimy, ja go proszę.
Ja nawet na niego zagłosuję, jeżeli zrezygnuję z tej inwestycji. Wycofa się z tego przetargu. Naprawdę to jest dla nas sprawa naszego zdrowia. Ja poświęcę wszystko, aby ta inwestycja nie doszła do skutku. Także jeszcze raz dziękujemy Państwu za przybycie, bo naprawdę to daje nam siły, żeby walczyć. My jako Stowarzyszenie Nasz Bisztynek zapraszamy oczywiście do członkostwa. Członkostwo jest bezpłatne, sami się finansujemy, nie potrzebujemy pieniędzy publicznych. Natomiast również Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie, śledźcie nas w mediach społecznościowych. My będziemy bardzo aktywnie działać, żeby nie dopuścić do tego składowiska, ale oprócz tego będziemy prowadzić edukację ekologiczną, edukację prośrodowiskową. Postaramy się w jakiś sposób wpłynąć na tę sytuację. Na pewno będziemy brać udział we wszystkich, ale to... Zaproście do składania podpisu. Daj mi trochę. Będziemy działać na każdym etapie decyzji administracyjnych. Zrobimy absolutnie wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby powstało to składowisko. Pamiętajcie, tam będą składowane pozostałości po przetwarzaniu pyłów, żużli i popiołów z różnych, ale to z różnych śmieci, głównie energetycznych. Te śmieci energetyczne to głównie śmieci pochodzenia organicznego, które tworzą właśnie te związki niebezpieczne, i trujące, i zabójcze. Bądźcie z nami. I pamiętajcie, że to my wybieramy burmistrza, my płacimy mu wynagrodzenie. On ma wynagrodzenie płacone z naszych podatków, on pracuje dla nas. On ma dbać o nasze dobro, o nasze zdrowie. Pamiętajcie, my nie jesteśmy dla niego, on jest dla nas. Brawo! Postaramy się również być na podpisaniu aktu notarialnego i tam również protestować. Powinniśmy wyjść z tego tematu, że no, ewidentnie widać poruszenie wśród mieszkańców Bisztynka i okolic. Temat jest bardzo bulwersujący, każda strona ma swoje racje. Protest no, był widoczny, nieważne ilu było mieszkańców, ważne, że oni byli. Oni wyszli, oni chcą wyartykułować powody swoich obaw. Dlaczego są te obawy? Z czego one wynikają? Pierwsze, co zostało podniesione, to brak spotkań, brak konsultacji społecznych, co jest takim pierwszym sygnałem, że coś się może dziać poza mieszkańcami. Ja może zacznę od tego, jaki jest stan formalno-prawny. Stan formalno-prawny jest taki, że 30 grudnia 2022 roku radni Rady Miejskiej w Bisztynku jednogłośnie podjęli uchwałę o założeniu miejscowego planu gospodarki odpadami na tym terenie, bo tam zawsze ta działalność była prowadzona. Nie było wtedy żadnych, ale to żadnych informacji, uwag, że może się to zadziać teraz tak, jak się dzieje tuż przed wyborami. Dodam jeszcze, że miejscowy plan na ten teren był wyłożony przecież do publicznych wiadomości i radni, którzy są teraz tak agresywnie tutaj nastawieni do tej sytuacji, też nie wnosili żadnych uwag, nikt nie prosił o jakiekolwiek rozmowy. Nie było wtedy takiej potrzeby, żeby takie konsultacje przeprowadzić. I teraz wejdę w słowo. Czy już wtedy był zamysł o tym, że właśnie w tym kierunku będzie szedł rozwój tego terenu? No oczywiście, że tak. Miejscowy plan gospodarki, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie w tym miejscu, na tych 11,5 hektarach dotyczący gospodarki odpadami, to była ta działalność, która była prowadzona od 1999 roku. I wtedy było wiadomo, że tylko i wyłącznie tam nie będzie placu zabaw, jakiegoś parku rozrywki i tak dalej. Dalej, jeżeli już ten plan był podjęty, ja rozpocząłem procedurę w kierunku zbycia działki, w kierunku połączenia się może spółki z inną spółką. Szukaliśmy inwestora strategicznego, nawet były bardzo mocno zaawansowane z jedną z firm olsztyńskich. Rada Miejska swego czasu podjęła uchwałę intencyjną na sesji i też, powtórzę, jednogłośnie.
Była pewna trudność na tym terenie, dlatego że ustawa o ziemi, a są to grunty rolne, które kiedyś nam Agencja Rolna przekazała, była ta trudność, że przez 5 lat ustawa o ziemi nie pozwala przekształcić gruntów rolnych w inne działki, w inny charakter działek. I nadarzyła się taka sytuacja, że rząd polski powoli się przygotowuje do takiej reformy planistycznej wszystkich samorządów w Polsce, było zielone światło i udało nam się przeprowadzić skutecznie wniosek o założenie tam miejscowego planu dotyczący gospodarki odpadami. Następnie ogłosiliśmy przetarg ogólnopolski, gdzie zgłosiło się aż 20, przepraszam, złożyło się 9 firm, które złożyło wadium i 26 października 2023 roku taki przetarg się odbył. Wygrała firma no, z bardzo dużą kwotą, nie spodziewaliśmy, że to będzie aż taka kwota i następnie w ciągu 7 dni ktoś mógł się do tego odwołać, nikt się nie odwołał i w ciągu 21 dni od podpisania protokołu przetargu firma miała czas na ustalenie terminu podpisania umowy. Termin umowy to jest pojutrze, 29 lutego tego roku. Wiem, że pieniądze wczoraj są na koncie w gminie Bisztynek i to jest jakby stan formalno-prawny. Mówię z pełną odpowiedzialnością, że są to działania skierowane na już niestety na wybory i to jest ta metoda tych działań. Zmanipulowano jednak część społeczeństwa, bo wiadomo, że każdy ma prawo się obawiać, bo gospodarka odpadami budzi respekt. Natomiast to, że firma jest częstym gościem w Departamencie Ochrony Środowiska, u pani wicedyrektor tego departamentu, to, że udało jej się dostać do grupy roboczej WPGO, czyli Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, świadczy o tym, że wszystko jest prowadzone transparentnie, nic nie jest ukrywane i tu się nic tragicznego nie zadzieje. Jeszcze wspomnę o tym, wrócę do tego przetargu. To, co podnosili mieszkańcy podczas protestu, nie wiem, czy dzisiaj już możemy o tym mówić. Różnica między wygraną firmą, a firmą, która była tuż za nią, to było około 10 milionów. Nieprawda. Nieprawda. No nie, może nie, niekoniecznie chcę ujawniać wszystkich danych, natomiast firma, która była tuż za nią, to było niewiele za nią. Firma duża polska na tym terenie działająca, to była trzecia. To było gdzieś 2 miliony w dół. Absolutnie nie było czegoś takiego, bo nikt by nie licytował. To jest w ogóle nawet nielogiczne. Wie pani, przebicie to było 13 tysięcy z kawałkiem, licytowano po 100 więcej tysięcy, ale nikt by nie licytował samego siebie, żeby druga firma była 10 milionów mniejszą. To jest jakiś nonsens. To teraz, dlaczego właśnie my się tak bardzo boimy hasła odpady niebezpieczne, mimo że tak jak rozmawiamy, no każde składowisko odpadów no, ma ten stopień jakiegoś niebezpieczeństwa. Myślę, że tutaj mieszkańcy mogą mieć obawy, ponieważ każda inwestycja w gospodarce odpadami takie obawy może rodzić i tutaj nasze jest pełne zrozumienie dla mieszkańców, że takie obawy wśród mieszkańców mogą powstawać. Oczywiście, jeżeli mówimy o odpadach niebezpiecznych, to w każdej grupie odpadów mamy do czynienia również w komunalnych, które te produkują mieszkańcy, część odpadów niebezpiecznych. Założenia inwestycyjne firmy, która wygrała przetarg, skupiają się na potencjalnym wybudowaniu instalacji do scalania popiołów pochodzących z instalacji termicznego przekształcania w Olsztynie. Dlatego myślę, że tutaj mogą takie obawy wśród mieszkańców być. Poza tym jednym z elementów założeń inwestycyjnych firmy jest instalacja soldyfikacji, czyli scalania tych odpadów, ale też budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi tak jakby częściami, sektorami na odpady niebezpieczne. Dlatego też pojawiają się wśród mieszkańców
obawy, czy taka inwestycja w przyszłości nie zagrozi ich życiu, zdrowiu i czy w ogóle mogą czuć się bezpiecznie przy procedowaniu takiej inwestycji. Burmistrz tutaj już wspomniał, że wstępne konsultacje społeczne odbyły się na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się z takimi wstępnymi, ogólnymi założeniami. Natomiast tutaj należy uspokoić mieszkańców, że w procesie wydawania decyzji środowiskowej taki udział społeczeństwa na pewno będzie zapewniony. Jest to element obligatoryjny wydania pewnych decyzji, które są tak naprawdę początkiem etapu inwestycyjnego. I tutaj bez udziału społeczeństwa taka decyzja na pewno nie będzie mogła być wydana. Ten proces inwestycyjny, uzyskanie w ogóle takiej decyzji środowiskowej jest procesem wieloletnim. Potencjalny inwestor, chcąc wybudować jakąkolwiek instalację, czy to składowisko, czy instalację przerobu odpadów, musi sporządzić raport oceny oddziaływania na środowisko, który uwzględnia szereg badań i elementów łącznie z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wynikać z takich instalacji dla mieszkańców. Taki raport musi również zawierać elementy przeprowadzenia tej inwestycji, wskazujące na to, w jaki sposób będzie eliminował te potencjalne zagrożenia. Bez wskazania takich elementów decyzja z całą pewnością nie mogłaby być pozytywnie wydana. Poza tym taka decyzja środowiskowa na etapie jej wydawania jest opiniowana przez szereg instytucji. Poprzez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Inspektora Sanitarnego. Także w etapie wydawania takiej decyzji, opierając się już na konkretnych badaniach, faktach, dokumentacji, zabezpieczeniach takiej inwestycji, no tutaj organ wydający taką decyzję musi ściśle trzymać się instytucji opiniujących. Po to są zbierane te opinie, że później do projektu takiej decyzji są włączane wszelkie elementy warunków, jakie musi spełnić inwestor, zabezpieczając bądź też jakie musi spełnić, żeby ta inwestycja była przede wszystkim bezpieczna dla środowiska i dla lokalnych mieszkańców. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej również obligatoryjnym elementem jej wydawania jest sprawdzenie zgodności założeń inwestycyjnych pod względem uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po uzyskaniu takiej decyzji, co nie jest oczywiście łatwe, żeby takie warunki uzyskać, dopiero inwestor może starać się o pozwolenie na budowę. Tam też już konkretnie odnosząc się do tych warunków, które musi spełnić, dopiero projektuje instalację, dopiero robi projekt, konkretne założenia. Więc na dzień dzisiejszy możemy tylko mówić o założeniach inwestora, natomiast szczegóły będą wynikać z tej konkretnej dokumentacji, która jest dokumentacją trudną, ciężką i wymagającą bardzo dużo czasu na przestrzeni roku, dwóch, żeby ją skompletować i przedstawić dopiero mieszkańcom. No właśnie, ale czy o tym nie trzeba było poinformować właśnie mieszkańców, zaznajomić ich, żeby nie wywoływać tego społecznego niepokoju? Chociaż zgodnie z literą prawa, jak słyszymy, te konsultacje będą, to jest przewidziane, ale może warto było właśnie wytłumaczyć mieszkańcom, nie tylko tym najbardziej zainteresowanym, tylko ogólnie. Czemu zabrakło właśnie takiej komunikacji?
Jeszcze raz powtórzę, na etapie konsultacji dotyczącej miejscowego planu, przypomnę, uchwała była podjęta 30 grudnia 2022 roku. Tak, pani burmistrz, ale nie chodzi o to, skoro temat był tak bulwersujący. Mówię tak, nic nie wskazywało na to, bo przecież to radni są przedstawicielami swojego społeczeństwa i jedna z radnych, która jest najbardziej tutaj, ja to nazywam agresywną osobą w tym kierunku, a tak naprawdę twierdzę, że to są działania przedwyborcze, w ogóle nie wniosła żadnej uwagi do tego 30-dniowego wyłożonego planu. Ja chcę jeszcze tylko dopowiedzieć, że ja tu mam przed sobą mapę i to jest stan tej mapy głównych zbiorników wód podziemnych w naszym kraju, stan na grudzień 2023 roku, gdzie subzbiornik Warmia, 205 on się nazywa, nie ma, jeżeli chodzi o dokumenty ministerialne, nie ma w ogóle stref ochronnych na tym zbiorniku, czyli jest zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ten zbiornik, jest pełne. Natomiast jeszcze raz powtórzę, manipulacja tych ludzi jest tak duża determinacja. Tu chodzi po prostu o to, żeby zdyskredytować jakby moją pozycję. Natomiast chcę powiedzieć, że ja nigdzie nie wyjeżdżam, bo kłamstw na mój temat jest dużo. Ja już wybudowałem się w Gdańsku, wybudowałem się pod Toruniem, ja biorę łapówki. Oczywiście to jest nieprawda. Ja będę tu dalej mieszkał w Bisztynku. Ja zrobię wszystko, żeby ten cały proces był procesem bezpiecznym i sam w którymś momencie będę bardzo mocno interweniował, gdyby się tutaj miało coś zadziać. Przecież zauważcie Państwo, też kieruję te słowa tutaj do swoich mieszkańców. Te wszystkie działania związane z jakimiś, to co widzimy w mediach, palące się składowiska, to najczęściej, czy jakieś bardzo szkodliwe, rakotwórcze, etc., to są takie działania, gdzie generalnie są to działania, gdzie ktoś prywatny od prywatnego, czasami w jakiejś szopie, czasami na jakimś obrzeżach miasta, po cichu takie przestępcze działalności się toczą. Natomiast to jest wszystko transparentne. Ja nie wierzę w to, że firma, która chce być transparentna, ma pomysł na swój biznes. Chodzi o to, że nawet budowana droga, tutaj niedługo S16 z Olsztyna do Biskupca, jest takim dobrym dla nich tematem, gdzie po soldyfikacji, czyli scalaniu tych popiołów, mogą to sprzedawać i na tym jeszcze zarabiać. Także cały czas jakby tutaj uderza się teraz w te konsultacje, rozmowy z mieszkańcami. Ja cały czas też powtarzam, że mnóstwo pytań to też jakby nie jest do mnie. Ja myślę, że to przede wszystkim firma, która już niedługo będzie właścicielem działki, powinna tutaj wyjaśniać i wyjaśnia na stronie Facebooka. Specjalnie założyli stronę facebookową GOZ, Gospodarka Obiegu Zamkniętego Sękity. Też wyjaśniają w pewnym momencie. Powiem pani, że takie spotkanie firma przeprowadziła. To było jakiś już czas temu, kiedy przyjechało dwóch właścicieli tej firmy. Byli na posiedzeniu komisji radnych. Przyszła grupka też ludzi, która wspominała coś o włoskich mafiach z lat 80., o paleniu się tych składowisk. To był taki rodzaj trochę targowicy. Nie były to merytoryczne tutaj jakby rozmowy. Zarzucano firmie, że ma zbyt mały kapitał, że tego nie robiła i tak dalej, i tak dalej. Ja podchodzę tutaj jakby do faktów i dla mnie liczą się fakty. Jeszcze raz powtórzę, nie wierzę w to, że tu będą się działy czyny przestępcze. Ja myślę, że w ogóle powinniśmy zmienić filozofię na gruncie przepisów odpadowych pod tym kątem, że nie możemy potencjalnych inwestorów z góry traktować jako przestępców. I tutaj my apelujemy do mieszkańców, żeby poczekali na konkretne założenia raportu oceny oddziaływania na środowisko, gdzie będą mogli się odnieść, zapoznać do konkretnych planów, które będą wynikać z dokumentów projektowych, geologicznych. Będą mogły zapoznać się z instytucjami opiniującymi te założenia inwestycyjne. Myślę, że samorząd bisztynecki tak jakby rozumie obawy mieszkańców, że tutaj jeżeli wybrzmiewają słowa o odpadach niebezpiecznych, może to rodzić pewne obawy wśród mieszkańców. Niemniej jednak zanim ta firma zacznie jakiekolwiek działania, no to tutaj no tak jakby jest, podaje się na świeczniku i na pewno żaden z samorządów, żaden z włodarzy, żaden z radnych nie pozwoli rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności bez właśnie uzyskania decyzji.
czy to mieszkańcy, którzy już zaczynają uczestniczyć tutaj, tak jakby i żywo żyć tym tematem, nie pozwolą na to, żeby potencjalny inwestor zaczął cokolwiek tutaj składować nielegalnie. Inwestor chce przystąpić do procesu inwestycyjnego rzetelnie i na przestrzeni tego procesu, który będzie długotrwały, kilkuletni, samo uzyskanie pewnych pozwoleń, dokumentacji będzie trwało, będzie informował na każdym etapie tych postępowań społeczeństwo, tak? Ja jeszcze dodam do tego, że na terenie Bisztynka, na budynku naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest taki czujnik powietrza dobrej firmy, który pokazuje nam, jaka jest zawartość w powietrzu pyłów PM2,5, PM10. Definicja tych pyłów to są pyły, które się pojawiają z naszych kopciuchów, z pieców i tak dalej, to co w dymie się pojawia. I na przykład definicja jednych i drugich pokazuje nam, że mogą uszkadzać płody i mogą działać rakotwórczo. Tutaj radni, akurat ci radni, którzy tak mocno dbają tutaj o ekologię, nic o tym akurat nie mówią, a gmina Bisztynek wcale nie musiała, podpisała niedawno z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 1 735 000 zł dla 49 beneficjentów, właśnie na to, żeby chociażby te piece mogła wymieniać. Jest to program Ciepłe Mieszkanie. Także działania tutaj ochrony środowiska są czynione. Jeszcze a propos tego terenu, gdzie są sękity. Same sękity, łącznie ze spółką, to jest 11,5 hektara. Natomiast już bardzo mocno procedowane są działania administracyjne i wnioskowali o to czterech rolników. W tym mieszkanie z tutaj Bartoszyc, który ma tam też tereny wokół, grunty swoje wokół sękit, który tak bardzo mocno negatywnie też do tego tematu podchodzi, tam powstanie na 260 w sumie hektarach, mają powstać farmy fotowoltaiczne, czyli generalnie tworzy się tutaj okręg przemysłowy na tym terenie. Także tutaj te działania związane jakby z tym bezpieczeństwem pokazują też czasami inne strony i być może jakieś tutaj są, jakiś jest konflikt biznesowy tutaj tego pana z tą spółką, żeby tu się nic nie zadziało. Nie wiem tego, ale po prostu też słyszę o takich, mam takie informacje. Jedno, co jeszcze gdzieś tam mieszkańcy w międzyczasie podnosili, to temat właśnie Zakładu Gospodarki Odpadami w Sękitach, że być może ta spółka wcale dobrze nie stoi i też szuka takiej alternatywy w jakiś sposób dla siebie. Jaka jest sytuacja obecnie? Sytuacja w Sękitach od wielu lat zmierza w jednym kierunku. Instalacja powstała w 2003 roku jako instalacja samorządowa małego samorządu. W międzyczasie sytuacja w gospodarce odpadami tak jakby doprowadziła do tego, że ten zakład został wyeksploatowany i stał się nierentowny. Tutaj samorząd próbował nawiązać współpracę w ramach Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego, żeby pozostała część gmin partycypowała w kosztach tak jakby inwestowania w ten zakład, żeby on mógł się rozwijać i dalej funkcjonować w zakresie gospodarki odpadami. Jednak na przestrzeni wielu różnych kadencji, no tutaj nie było zgody tych samorządów na wspólny rozwój tego zakładu. Mały samorząd, jakim jest gmina Bisztynek, nie był w stanie inwestować w tą instalację ze względu na swoje ograniczenia budżetowe. Więc to doprowadziło, że instalacja na przestrzeni 20 lat funkcjonowania no nie przystoi do dzisiejszych wymogów przepisów środowiskowych. Musiała zamknąć swoją działalność. Jest to związane też z tym, że w 2019 roku został wprowadzony bardzo restrykcyjny pakiet przepisów odpadowych, które narzucały albo modernizację za kilkadziesiąt milionów takiego zakładu, żeby mógł on dalej funkcjonować w zakresie przerobu odpadami, albo zakończyć swoją działalność z dniem 1 stycznia, o czym mówi ustawa o odpadach, gdzie sortownie odpadów zmieszanych z tamtą starą technologią mogły funkcjonować do tego terminu, na potwierdzenie czego już Urząd Marszałkowski wszczął postępowanie z Urzędu Administracyjne, cofające nam pozwolenie na przetwarzanie właśnie odpadów. Więc na dzień dzisiejszy spółka prowadząca instalację nie może jej dalej prowadzić, żeby była ona rentowna bez modernizacji wielkiej. Ale do tego spółka prowadzi również kwaterę składowiska odpadów, która została wybudowana w 1999 roku.
ta kwatera została zamknięta i zaprzestano deponowania na niej odpadów w 2015 roku i czeka na rekultywację, więc tutaj wyzwanie przed samorządem, jednym samorządem, żeby zapewnić jej rekultywację, która z kosztorysu opiewa na kwotę ponad 500 000 złotych. To jest jedno. I tutaj od lat gmina starała się na pozyskanie środków zewnętrznych. Napisaliśmy jako spółka wniosek do RPO w 2018 roku, jednak poziom dofinansowania na poziomie około 50% i braku środków w budżecie gminy nie pozwolił nam na realizację inwestycji. I tutaj tak jakby ten zakład prowadzony przez mały samorząd doczekał po prostu chwili, kiedy no, musiał się zamknąć. Taki sam los spotkała sortownię odpadów zmieszanych w Bartoszycach, zakład przetwarzania odpadów prowadzony przez samorząd w Kętrzynie. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę na rynku odpadowym naszego województwa instalacji do mechaniczno-biologicznego jest tylko 8 i działają one w ramach dużych związków międzygminnych. Na koszt takiej instalacji niejednokrotnie składa się albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt samorządów, a i tak muszą one cały czas się rozwijać i inwestować. I na dzień dzisiejszy spółka starała się zachować miejsca pracy jak najdłużej się da. Oczywiście doprowadziło to do tego, że wpadliśmy w kłopoty finansowe, no niemniej jednak teraz musimy szukać rozwiązań, żeby z tych problemów wyjść. Niemniej jednak dalej samorząd zobowiązany jest do prowadzenia składowiska odpadów, jego rekultywacji, jego monitoringu przez 30 lat, co tak jakby jest obowiązkiem samorządu, ale i ponosi pewne koszty. I tutaj mamy nadzieję, że pieniądze pozyskane tak jakby z inwestycji będą mogły być w jakiejś mierze wykorzystane na wykorzystanie tego pozostałego 3,5 hektarowego terenu do modernizacji, tylko stworzenia czegoś w gospodarce odpadami, co będzie tak jakby z korzyścią dla mieszkańców. Czy to stacji przeładunkowej na terenie tamtego terenu, czy nowoczesnego punktu selektywnego zbierania odpadów, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł już przywieźć te odpady do tego punktu, czy też rozwiązać istniejące problemy i zapewnić finansowanie na obligatoryjne prowadzenie dalej składowiska odpadów, no to tutaj było tak jakby to rozwiązanie. No, nikt z nas nie spodziewał się, że rynek zweryfikuje cenę tej działki, że znajdzie się 9 potencjalnych oferentów, którzy zaproponują tak wysokie kwoty, które też pewnie rodzą pewne obawy wśród mieszkańców. Jednak no, należy pamiętać o tym, że zanim cokolwiek na tym terenie się zadzieje, no to szereg instytucji i tak jakby społeczne oczy na tą inwestycję, no będą może potencjalnie zmniejszać to ryzyko i na przestrzeni czasu niwelować te obawy wśród mieszkańców. Jeśli mogę dodać do tego, co tutaj pan prezes mówił, w zasadzie jak 9 grudnia 2014 roku wszedłem do gabinetu burmistrza i poprzedni burmistrz przekazywał mi obowiązki, to powiedział, że najtrudniejszym zadaniem, jakie będzie mnie czekało właśnie w 2015 roku, będzie zapewnienie naszej spółce wpisania do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przerobu Odpadów Komunalnych. Z czym to się wiązało? My byliśmy w okręgu północno-wschodnim, tych okręgów było, nie pamiętam, 7 chyba, w województwie warmińsko-mazurskim wtedy. I wtedy powstawała bardzo duża inwestycja koło Giżycka w Spytkowie. A najczęściej było tak, że RIPOK-iem była jedna instalacja w całym okręgu. Przepisy też mówiły o tym w ten sposób, że do RIPOK-u mogą trafiać śmieci zmieszane, odpady zmieszane, natomiast gdybyśmy nie byli RIPOK-iem, to tylko odpady segregowane.
I na ten czas spółka zatrudniała około 25-26 pracowników. Zostałoby tej spółce około 5-6 pracowników tylko. I ja w sumie wtedy, jestem człowiekiem zawsze ambitnym, byłem i jestem, bardzo sobie wziąłem to do serca, bo chodziło o miejsca pracy dla tych mieszkańców i odbyłem około 40 różnego rodzaju spotkań, bardziej formalnych, mniej formalnych. I jeszcze raz publicznie chcę też dzisiaj podziękować ówczesnemu panu marszałkowi, który ostatecznie, na ostatecznym takim dużym spotkaniu powiedział, że wyjątkowo w regionie północno-wschodnim będą dwa RIPOKi i dzięki temu mieszkańcy, pracownicy spółki tej mieli jeszcze ileś lat tą pracę, aż do tego momentu, kiedy no po prostu cena nadsita, cena podsita, cena odpadów na bramie przestała się kalkulować i dlatego spółka zaczęła przynosić po prostu straty. Zmieniający się rynek odpadowy tak naprawdę w naszym kraju wykluczył z funkcjonowania niezmodernizowane stare instalacje, niespełniające już wymogów środowiskowych, wymogów unijnych. Nam jako zakładowi, dzięki działaniom burmistrza, udało się te miejsca pracy przeciągnąć jeszcze na kilka dobrych lat, no ale niestety zakład ze swoim stanem instalacji, przypomnę, pierwsza instalacja w województwie na naprawdę prostej technologii, bez modernizacji już dokonał swojego żywota. No, czyli tak w jakiś sposób reasumując, bo tematem przewodnim jest oczywiście ten cały konflikt, jaki powstał, no bądź co bądź, między mieszkańcami a urzędem miejskim, o tym braku porozumienia, o tym braku wspólnych rozmów, tutaj jak słyszymy, no mieszkańcy mają prawo do obaw, bo wszystko co nieznane stawia pewnego rodzaju opór. Pytanie teraz, czy da się tę sytuację jakoś klarownie zakończyć? Czy to podpisanie umowy, o którym mówimy, no chciałby pan, żeby odbyło się bez protestów, bez problemów. Mieszkańcy tu zapowiadali, że będą walczyć do ostatniej chwili. Dlaczego? Bo boją się, że jak zostanie podpisana, to właśnie no, zabraknie ich już głosu. Słyszymy, że jednak nie, że to dalej jednak jest w fazie konsultacji i rozmów. Jak, w jaki sposób można tę sytuację załagodzić? Czy widzi pan jakiś punkt zwrotny? Ja myślę, że, panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, no to jest, mówiąc po sportowemu, to jest taki bardzo wielki falstart, jeżeli chodzi o te działania, wiece, protesty, petycje. Te petycje, które napisane były nawet do marszałka Sejmu i, no nie wiem, do kilkudziesięciu chyba osób, one wracają do nas. Z Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli ktoś dzwoni, wypytać się o sprawę i za chwilę dziękuję, no to wszyscy widzimy, że to jest przedwczesne. Ja myślę, że wybory zweryfikują tą sytuację. Ja bym bardzo chciał, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj tak mocno zabiegają o to, żeby tutaj było bezpiecznie, żeby nie wyłączyli się po wyborach, żeby za rok czy za dwa, żebym też ich widział. Bo ja mam po prostu swoje duże wątpliwości. Natomiast wie pani, ja też odpowiadam za budżet. Ja nie mogę podejmować jakichś takich decyzji pod wpływem emocji, bo ktoś próbuje mnie przestraszyć, bo nie, bo może coś tu się zadziać i tak dalej. Nie, od tego są instytucje, od tego są różnego rodzaju też kontrole, od tego są dokumenty, ale też tu my na miejscu też będziemy mieli wpływ po prostu na to, co się będzie działo tutaj na tej działce. Tak, i na pewno samorząd i każda władza samorządowa w Bisztynku będzie chciała ten udział społeczeństwa zapewnić i przekonać na zasadzie faktów, dokumentów, analiz, uzgodnień mieszkańców, czy ta inwestycja będzie w sposób bezpieczny zrealizowana, czy nie. I myślę, że tutaj takim pierwszym właśnie etapem do takiego czynnego, zaangażowanego udziału społeczeństwa będzie procedura wydania decyzji środowiskowych i tutaj mieszkańcy na pewno, z całą pewnością będą mieli zapewniony ten swój udział w procesie wydawania tej decyzji na każdym etapie. Także tutaj już rolą inwestora będzie po zakupie tej działki sporządzić na tyle rzetelne dokumenty, na tyle przeprowadzić ten proces społeczeństwa przez ten proces swój inwestycyjny, aby mieszkańcy Bisztynka mogli poczuć się bezpieczne, bo tak naprawdę przy wydawaniu tej decyzji mieszkańcy i społeczeństwo będzie miało ogromny wpływ na to, czy ta decyzja zostanie wydana, czy ta decyzja
być może nie zostanie wydana. Ale na dzień dzisiejszy, bez raportu oceny oddziaływania na środowisko, możemy mówić tylko o wstępnych założeniach inwestycyjnych. Jeszcze powiem, że na przykład gdzieś około pół roku temu, bo to częściowe decyzje, jakby czytam, to ten przekaz od radnych jest czasami bardzo skrajny, bo jeszcze jakieś pół roku temu jedna z radnych mówiła o tym, że panie burmistrzu, no nie pozyskujemy żadnych tutaj inwestorów, tak? Miejsc pracy, dochodów do budżetu i tak dalej. Podawany był przykład firmy Eger w Biskupcu. W momencie, jak to się stało, teraz reakcja jest zupełnie inna. I to już bez komentarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.